Duże spadki śmiertelności na COVID. Jak to możliwe? Tym różni się druga fala koronawirusa. Ustalenia naukowców. Czynniki demograficzne i powszechność opieki zdrowotnej były przyczyną niższej śmiertelności podczas drugiej fali zakażeń COVID-19 w zamożniejszych krajach Europy Zachodniej i bogatych północno-wschodnich Stanach USA, wynika z matematycznych analiz porównawczych z pierwszą falą koronawirusa. Jedynymi wyjątkami od tej tendencji były Szwecja oraz Niemcy. Autorami analizy matematycznej są naukowcy z University of Sydney Australia i Tsinghua University China. Ich artykuł ukazał się w piśmie Chaos. Jak piszą autorzy, mimo ogromnych rozmiarów drugiej fali pandemii COVID-19, która nawiedziła Europę, śmiertelność w tym okresie była znacznie niższa niż podczas pierwszej fali. Ich zdaniem może to wynikać z kilku faktów: niedoszacowania liczby przypadków zachorowań w czasie pierwszej fali, tego, że zgony w pierwszej fali w nieproporcjonalny sposób dotknęły osoby starsze oraz tego, iż w czasie drugiej fali infekcja dotykała głównie młodsze osoby. Niższe wskaźniki śmiertelności dotyczyły jedynie, z pewnymi wyjątkami, krajów o powszechnie dostępnej opiece zdrowotnej. Możliwe, że bardziej społeczne i sprawiedliwe systemy opieki zdrowotnej w bogatych europejskich krajach posłużyły populacjom swoich mieszkańców lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, przekładając się na większą redukcję śmiertelności niż nawet w północno-wschodnich Stanach USA, podsumowują naukowcy. Białoruś smutnym wyjątkiem wskaźnik śmiertelności podczas drugiej fali europejskiej epidemii okazał się znacznie mniej dotkliwy niż oczekiwano, przynajmniej, jeśli chodzi o stosunek zgłoszonych przypadków do liczby zgonów. Naukowcy postanowili sprawdzić, jak duży był ten spadek i jak różnił się w poszczególnych krajach. Okazało się, że na przykład na Białorusi współczynnik umieralności wzrósł podczas drugiej fali, a z kolei Ukraina i Mołdawia pod koniec listopada 2020 roku były nadal w pierwszej fali, mówi dr Max Menzies z Uniwersytetu Tsinghua, jeden ze współautorów publikacji. Jak dodaje, wyliczenia jego zespołu pokazały, że bardzo różni się to od Holandii, Belgii, Francji i innych bogatych państw, w których wskaźnik śmiertelności między pierwszą a drugą falą zmniejszył się wręcz drastycznie. Gwałtowne spadki śmiertelności trochę mniej wyraźnie różnice odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Jednak w niektórych regionach, takich jak Nowy Jork, New Jersey i Connecticut, które zostały szczególnie mocno dotknięte podczas pierwszej fali, śmiertelność w drugiej fali także spadła, podobnie jak to miało miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej. Korzystając z zaawansowanych modeli matematycznych, badacze każdemu krajowi w Europie i każdemu stanowi w USA przypisali współczynnik śmiertelności, osobny dla pierwszej i drugiej fali. Okazało się, że w Europie tylko Białoruś, ze wskaźnikiem na poziomie 0,72, odnotowała wartość poniżej 1, co oznacza, że śmiertelność w tym kraju wzrosła. W Stanach Zjednoczonych tylko dwa stany, Arkansas 0,69 i Tennessee 0,88, także spadły poniżej 1,0, co świadczy o wzroście umieralności. Natomiast państwa, które odnotowały ponad 10-krotny spadek śmiertelności, to Belgia 11,25, Dania 14,28, Francja 13,67 i Holandia 16,17. Nasza praca uwidoczniła gwałtowne spadki śmiertelności w odniesieniu do zgłoszonych przypadków COVID-19 w czasie drugiej fali pandemii, tłumaczy dr Menzies. Jednak problemem jest, zresztą jak we wszystkich badaniach, to, że nie mamy pewności, jaka była prawdziwa liczba przypadków we wczesnej pierwszej fali pandemii. Możemy nigdy się tego nie dowiedzieć, choć zakładamy, że przyszłe badania i analizy spróbują to doprecyzować.